Siemano, siemano, cześć wszystkim. Witam was przy okazji kolejnej gry, kolejnej odsłony serii Castlevania, w tym wypadku Castlevania 3, która jest prequelem do poprzednich dwóch części, które widzieliśmy. W pierwszej grając Simonem, w drugiej grając Simonem. Kolejna odsłona po odsłonie. Tutaj mamy prequel. Jest to gra, w której będziemy sterować jednym z przodków Simona Belmonta. W czasach, zdaje się, około 200 lat wcześniej, Ziemia trochę straciła nadzieję. Dracula tutaj ma tak dużą moc, że przejąć sporą część ludzkich terenów. A co za tym idzie, Belmonci zostali zawołani. Belmonci, których ludzie generalnie się bali, jako że oni mieli specjalne moce związane właśnie z eksterminacją wampirów. Także co? Będziemy grać jednym z Belmontów. Jednym z Belmontów, który idzie po prostu pozbyć się Drakuli w tamtych czasach. Będzie on miał swoją drużynę w tym wypadku, bo w trzeciej części Castlevania będziemy mogli zmieniać postacie. Jedną z nich jest właśnie nasz Belmont, drugim będzie Alucard, syn samego Drakuli. Będziemy mieć też kobitkę, jeśli dobrze pamiętam, i jakiegoś takiego garbusa pokroju Quasimodo. Quasimodo, oczywiście. Co będzie w tej grze? Nie do końca wiem. Na Pegasusa, z tego co wiem, trzeciej części Castlevania nie było. Ja nie miałem z nią specjalnie do czynienia, ja mam ochotę ją sprawdzić, podobno jest bardzo trudna, czekam na to, bawmy się dobrze. Dracula's Curse, nadchodzimy. Ja już sobie oczywiście się zdążyłem przygotować, zrobiłem sobie też wstęp fabularny, ale jak widać kiepsko mi poszło opowiedzenie go. Zacznijmy więc tą zabawę. Nazwać się? Moje imię jest jak ksywa, to będzie Cordial. Let's go. Tak jak mówię, ja z trzecią częścią Castlevania nie miałem do czynienia, przeczytałem tylko wstęp fabularny, którego miałem się nauczyć, ale nie zdążyłem, żeby opowiedzieć wam go dobrze. No nie wyszło. Dobra, sterowanie wideo jest bardzo podobne. Udało się twórcom wpaść na taki genialny pomysł, że to co zrobili przy okazji Simon's Quest, czyli totalnego krapa, to może nie być najlepszy pomysł. Więc w ramach tej części, jak widać, wrócili do standardowej formy. Nie ma tutaj otwartego świata, będziemy przechodzić przez poziomy. Biegamy, uderzamy naszym biczem. Dwa poziomy ulepszenia bicza. Góra atak, to jest specjalna zdolność. Szukanie rzeczy w ścianach, wszystko zostało. Serduszka to nasza amunicja. Jak widać, bardzo znajome sprite, wszystko wygląda w sumie tak jak w jedynce. Nie wiem, z czego to wynika. Większość gier, moim zdaniem, na NES-a, jeśli miała drugą część, to ta druga część była poprawiona tak graficznie, jak i dźwiękowo, ale też była przeważnie dłuższa. Tutaj ewidentnie grafika jest taka sama jak w części pierwszej, co moim zdaniem jest smutną trochę prawdą. Chociaż, no, teraz jak spojrzałem na to tło, to może jednak coś się tutaj poprawi. Zobaczymy. O, nie! Brak kontroli nad skokiem. Brak kontroli nad skokiem. Brak kontroli nad skokiem. Tak, więc mam nadzieję, jeśli oglądacie to na YouTubie, mam nadzieję, że podobała wam się seria z jedynki, seria z dwójki. Krótka, zawsze dwuodcinkowe te rzeczy wrzucałem. Woda święcona. Ciekawe, czy tutaj też działa tak dobrze. Wygląda, że tak. Dalej ma zerowy koszt, to znaczy koszt 1. Obie te serie były dość specyficzne, bo zrobiłem coś, czego wcześniej nie robiłem. Więc mam nadzieję, że wam się... O! Skaczesz mi na twarz? Zawsze się trzymałeś z daleka. Mam nadzieję, że... gdzieś tam to, co tworzyłem, wam się próbało. Teraz przy okazji trójki nie mam takiej wiedzy, więc nie będę mógł tutaj zapewniać jakiegoś tam backgroundu, jeśli chodzi o... moje czasy grania, tak jak było to w przypadku jedynki, jak opowiadałem o tym, jak wyglądało moje życie w trakcie, jak byłem dzieciakiem. Znaczy w przypadku dwójki, gdzie może bardziej nawiązywałem do wszystkich takich niuansów, tutaj będę po prostu poznawał to razem z wami, mam nadzieję zachwycał się, albo też denerwował. Głowę Medus pamiętamy, bardzo niefortunne są to. Niefortunni są do przeciwnicy. O, nie spadam przez to. O, okej. Rozumiem. Stoper? A, chciałem wodę święconą, żeby sprawdzić, czy działa. Jak ja anulowałem zabawnie. Dobra.
Dobra, robimy to. Na streamku mnie chwilę nie było, więc pewnie moja narracja będzie na... nie rób tak, nie skacz. Na początku będzie lekko zardzwiała, ale z czasem będzie się to poprawiało. Mam nadzieję, że poziom po poziomie będzie coraz lepiej. Nie, dobra. Dobra. Poprawili też to, jak one lecą, bo nie wiem, czy pamiętacie, w jedynce zawsze jak się pojawiały głowy meduzy, to można było po prostu iść przed siebie i te głowy nas nie trafiały. Tutaj ewidentnie muszę zrobić za każdym razem unik. Z tej głowy meduzy absolutnie na plus. Znaczy utrudnione, no ale poprawione w stosunku do jednego. Pierwszy poziom jest w ogóle bardzo podobny do pierwszego poziomu z jedyneczki. Taki bardzo na rozpędzenie się. Chcę powiedzieć, że sterowanie w tej grze jest dokładnie takie samo jak w jedynce. W ogóle niewiele się tutaj różni, jeśli chodzi o sterowanie. O Jezus, dobra. Myślałem, że to jest ściana. Jeśli moja postać skądś spada, to spada jak kamień pionowo w dół. Nie mam kompletnej kompletnie nie mam kontroli nad skokiem, tak jak to było w części pierwszej. No generalnie jak... No, come on! No, także sterowanie jest naprawdę identyczne. Jest identycznie denerwujące. Moim zdaniem mogli wprowadzić chociaż jakieś drobne zmiany. Mam nadzieję, że jakaś gra z cyklu weźmie sobie do serca to, że generalnie to, co tu się dzieje, jeśli chodzi o sterowanie, to jest odwalanie maniany. Podoba mi się, bo... To było takie granie nad tym, co ja pamiętam, bo w jedynce to on zawsze strzelał dwukrotnie, bo tutaj strzelił trzeci raz i ja się przed tym nie obroniłem. Bardzo dobre, polecam. Cmentarz. Ciekawe, czy to nie ma być taka forma paraleli, jak się mówi, paralela, że w jedynce bardzo podobnie się zaczynało, właśnie dlatego, żeby pokazać powiązanie pomiędzy jedną postacią a drugą, że ta przygoda była podobna. Simona i... Fuck. To było bardzo złe. Simona i jego przodka. Ja muszę mu się zwracać po imieniu. Sekunda, bo ja mam otwartą fabułę chyba gdzieś. Trevorem. Dziękuję. Z Trevorem. Wszystko jest git? Wszystko jest git? Wszystko jest git. Mamy do czynienia z Trevorem Belmonta. Coś tam leży. No. To się ruszy jak nic. No chodź. No chodź. What the fuck? Halo. No wiedziałem, że to się ruszy, ale... Damn. No zaskoczył mnie, no co ja zrobię? Skąd miałem wiedzieć, że on... Że uderzanie go nie ma sensu? Chcę mi powiedzieć, że nie dostanę dłuższego... Bicza? Będę walczył z nim tak? Nie no, żartujecie sobie, dajcie mi dłuższy. No, dzięki. W ogóle dowiedziałem się też fabularnie czytając, że to jest specjalny miecz na wampiry. Nawet nie pamiętam już jego nazwy, ale generalnie ma też nazwę. Kurde. Dobra, to było słabe z mojej strony. Czy ty nie planujesz w ogóle... O. Właśnie chciałem zapytać, czy nie planujesz jakoś uderzać? Wow. Mam cię. Gin! Pierwszy boss jak zwykle niezbyt trudny, ale nie miałem za bardzo życia, żeby za pierwszym razem go zrobić. Widzę, że podnoszenie orba też się tutaj nie zmieniło. Sam do ci orba. Dali bomba. Nie to wstawiłem jeszcze. Ajlejlejlejlejlejle. Jakie scenki. Ja mogę wybrać. Którędy idę? Czyli mam do wyboru jakiś Clock Tower albo... Lubię Clock Tower, chcę górą iść. Ja! Są normalnie ścieżki rozchodzące się, jestem ciekaw. Clock Tower. Jump. Nie wiem, czy kojarzycie poziom Clock Tower z Chippa i Dale'a w
dwójki. Jeśli oglądaliście u mnie, to na pewno kojarzycie. Jeśli nie u mnie, to też kojarzycie. Jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie u mnie. Polecam. Bardzo lubię takie poziomy. W ogóle lubię... To się nazywa po angielsku clockwork, czyli wszelkie przejawy bez zabawy właśnie mechanizmami zegarowymi. Chodzi o takie poziomy, które bardzo mi weszły, to z nowych gier. It Takes Two miało świetny poziom z zegarami. Łącznie z taką mechaniką poruszania się w czasie, która pomagała w zagadkach logicznych. Bardzo fajny poziom, bardzo serdecznie. W ogóle polecam, It Takes Two to jest jedna z lepszych gier, jakie wyszły w tej nowoczesnej fazie tworzenia. W tych czasach... W czasach nowoczesnych, polecam. It Takes Two, gierka dla dwóch graczy. Koniecznie weźcie sobie kogoś do kooperacji. Jeśli macie taką możliwość, to swoją drugą połówkę. Bardzo gra przeznaczona dla dwóch połówek tego samego jabłka. Ja tak ładnie to nazwę. Ale z ziomkiem też się fajnie gra. Ja na przykład przeszedłem ją w całości z siostrą i bawiliśmy się też świetnie. Nie było to wtedy takie imersyjne, ale bawiliśmy się świetnie. Jeśli chodzi o taką zabawę w dwie osoby, na przykład z ziomkiem, bardzo polecam sobie zagrać A Way Out. Ja mogę na to wskoczyć jakoś? Nie. To jest takie o, po to, żeby było. Dobra. Dobra, to już muszę wejść po schodach. Dobra, odwaliłem manianę. Aha! To mnie nie zaboli, że ja sobie podskoczę. Myślałem, że się uderzę głową w to. Come on! Woda święcona jest for the win. Absolutnie. Jak ją mam, to będę się starał ją nieść ze sobą. Dlaczego? Ja nie znam tej gry, tak jak znałem jedynkę. Wiedząc, że woda święcona jest świetnym sposobem na wszystko, będę chciał po prostu ułatwić w ten sposób sobie rozgrywkę. Nie, oczywiście chciałbym też podchodzić do bossów uczciwie, żeby zobaczyć, co one właściwie sobą prezentują. Więc myślę, że na początku będę po prostu starał się... Teraz już na banku na to wskoczyć, co? Będę po prostu starał się do bossa podejść normalnie z biczem. I jeśli będę sobie słabo radził, to po prostu będę tą wodą święconą sobie ułatwiał sprawę. Widzę, że tutaj nowych bonusów specjalnie nie ma. Wiem natomiast, że będą tutaj inne postacie, których chyba w tej chwili jeszcze po prostu nie mam. Zobaczymy, kiedy one się pojawią i w jaki sposób będę sobie w ogóle mógł się między tymi postaciami przełączać. Tak jak wspominałem, do mojej drużyny dołączy też Alucard, syn Drakuli. Pewna kobietka, której imienia nie pamiętam, już nie ma to znaczenia, i taki swego rodzaju humbug się nazywa, w sensie taki garbus. Nie wiem, czy to nie jest niemiłe określenie na takich ludzi, ale taki gość z garbem. Hunchback. Masz więcej HP? Naprawdę grafika tutaj mi przypomina trochę Chipa i Dale'a. Nie wiem, czy wam też. Ale robi taki efekt Chipa i Dale'a. Ciekawego? No, ubiją tutaj jeszcze te meduzy, więc się aż tak nimi nie przejmuję. Thank you! Biegnij, Simon! Trevor! Wyglądają identycznie, mogliby go chociaż przekolorować. Biegnij, Trevor! Zastanawiam się, czy się nie pomyliłem, bo ja wam mówię cały czas, że będą te inne postacie, ale zastanawiam się, czy to nie była inna część tej gry, na przykład Rondo of Blood, albo coś takiego. Piątka. Liczę na to, że was nie okłamałem. Może to jest zwykłe kastudzenie. No bo na razie jest najnormalniejsza na świecie. Jest tutaj dwójka. Dobra, zastanawiałem się, czy będzie tutaj... O nie! Złapałem... I zmieniając wygląd trasę też dwójkę? Co wy sobie ze mnie żartujecie chyba? O nie! Ale popsułem. Dobra, trudno. Na razie nie będzie to i tak potrzebne raczej, no bo... Właśnie.
Nie wiem, czy to jest nieskończoność continue. Jeśli nie, no to będziemy potem to przechodzić jeszcze raz. Postawili w ogóle na taką bardziej kolorową stylistykę, nie? Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Raczej jestem neutralnie do tego nastawiony. Bo ogólnie to nam się podoba, nie? Tylko... Castlevania 1 stała trochę takim klimatem właśnie ciężkim. Oparta była o te stare horrory czarno-białe i Drakule od Brama Stokera i faktycznie potrafiła dawać takim horrorowym vibe'em. Ta na razie jest bardziej horrorowy, powiedziałem, nie? Ta na razie jest bardziej kolorowa i przyjemna, rzekłbym. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Do gry NES-owej to trochę bardziej pasuje, z drugiej strony do samej Castlevanii trochę mniej pasuje, nie? Pierwszy raz złapałem jakieś życie, bo... Wcześniej nie mogłem w to trafić, to teraz bym trafił. No. Dobra, mam. Kim będzie boss? Hunchback, świetnie, będzie skakał, co? Ty, ziomek. Potrafisz tu zaskoczyć, nie wiedziałem. Wow, skacze, czy rzucasz też? Szlak by to trafił. Strzałunia! Wystraszył mnie, bo te bossy tutaj mają znacznie więcej możliwości niż tamte. Tamte w jedynce widzę już miały... My name is Grant. I dream I was turned into a ghost. Take me with you. My family was killed by Dracula. Yeah, take him with you. I am very fast, okej. Okay. No, czyli jak widzicie, mamy tutaj nowe postacie, tak jak wspominałem. Miałem nadzieję, że się nie pomyliłem co do tego. To był ten sam dźwięk zapadania się jak w kontrze. Tak, to jest ten sam dźwięk co w kontrze. A może wam go podłożę jak... Co ty metu robisz? W sensie... Na tym fragmencie gry nie ma... Zawsze nie mogłem się nadziwić. Na tym... Tak, także te bossy mają... My wracamy tą samą drogą. Czyli ja wybrałem jakby dodatkowy poziom, który dał mi dodatkową postać. Okej. Okay. Czyli nie musiałem tego poziomu przechodzić w ogóle. Ciekawe. Te bossy mają tutaj większy wachlarz ataków. W sensie one potrafią coś robić poza tym, że poruszają się w dany sposób i do tego mają jakiś swój atak, który zawsze jest taki sam. Te tutaj potrafią coś robić. Dobra, słuchajcie, ja nie będę was męczył. Ja wam to oczywiście przewinę, no bo wracam teraz do punktu wyjścia, więc nie ma potrzeby, żebyście tutaj ze mną byli. No i tak mówię, przytnę wam to, szybka robota, te sprawy, no tylko że okazało się potem, że zginąłem raz, drugi raz, trzeci raz i jeszcze bardzo dużo razy, co generalnie zsumowało się do takiej liczby minut, którą wam w tym momencie wyciąłem. Bawcie się dobrze dalej. Nie! Było kiepsko, było kiepsko. Ale dramat. Dramat. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tu i robimy kolejny poziom. Udało mi się po drodze właśnie rozkminić, że jeśli kliknę sobie select, mogę się przełączać między postaciami. Ich ekwipunek mi zostaje, w sensie, że jeśli przełączam się między postaciami, to ten ekwipunek, który one zebrały, to one mają właśnie. Natomiast to, co się nie zmienia... To pasek życia. Pasek życia mamy wspólny i to pozostaje niezmienne niezależnie od postaci, którą wybiorę, nie? Jak będę miał jakąś lepszą okazję, to pokażę wam, co dokładnie robi ten nasz nowy przyjaciel.
O, no nie. O. Nice. Trudne te sowy. Fajny przeciwnik swoją drogą. Bo na razie to miejsce, w którym jesteśmy, bardzo słabo się nadaje do tego, żeby ten ziomeczek nam pomógł. Chociaż mógłby nawet te sowy fajnie pacyfikować, gdybym... Zwyczajnie nieuczciwe, co się wydarzyło. Nie dostał ode mnie biczem, bo wyszedł z ekranu. Serio? Ła, nic nie widzę. Dwa, trzy. Dobra. Nie wiem, co jest w lewo, co jest w prawo. Idziemy w lewo. Nic nie ma w lewo. Świetnie. Raz, dwa, trzy. Dobra, mam to. Unbok! Ajajaj. Dobra, udało się. Co ty masz, ziomeczku drugi? Dobra, to się przyda, żeby nie zginąć. Simon! Nice! Dobra. Simon, jednak ty jesteś potrzebny. Te dźwięki też są od skądry. W sensie, ja je kojarzę z kontry. Naprawdę. Niesamowita sprawa, poważnie mówię. O, co już? Kolejne rozwidlenie. Rozumiem, że zejście. Kurczę, nie wiem gdzie... Gdzie pójdę do dodatkowego poziomu, bo chciałbym to wiedzieć. Wydaje mi się, że jeśli zmienię drogę, czyli zejdę po schodach, to zawsze pójdę... Dobra, idziemy tędy. Bo wygląda, patrzcie, jeśli pójdę na dół, to tam ta mapka pokazywała tak, jakby była droga dalej. A tutaj... Chyba nie. Tak to wygląda przynajmniej. Świetnie, nie mam życia. I życie? Nie chcę tego. Meduzy. Co wy robicie? Boję się, bo nie mam HP. Okej, one się rozpadają na 4, ja wcześniej po prostu je zabijałem, nie zauważyłem tego. Spoko. Tu mam. Ja, w porządku, jak najbardziej. Teraz już wiem. Aha, i one teraz spadają jak kamikadze. Come on. Nie do końca jak kamikadze, one celują. Okej. I ci też nie przelatują, okej. Potraktowałem ich zbyt po łebkach. To nie jest taki prosty przeciwnik, jak się wydaje. I ewidentnie bardzo mi tu brakuje mojego lepszego bicza. Dobra. Idź, idź! Dobra, Trevor, dobra robota. Czy on wstanie? Nie wstawaj. Proszę. Gdzie moje ulepszenie bicza drugie? Dajcie mi drugie ulepszenie bicza. I need it. I need it hard. Nice, dziękuję. Przyda mi się. Dobra, co ty robisz? Okej, rzucasz pająkiem. Nice. Dobre wykorzystanie toporka. Nie, toporek będzie lepszy na te pająki chociażby. No. Jest kozakiem. No niestety, ciężko się unika czegokolwiek, będąc na schodach. Tam
są schody, które są do wyjścia, nie? Nie, źle się ust... źle! Dobrze. Nie! Uch! Było blisko. Było blisko. A to ściana? W ogóle wszystkie te ściany wyglądają jak glicze. Czy to boss? Świetnie. Ale mnie zraszował. Nie, jak mnie daleko cofnęło. O! Jest, jest. Ale co ja zrobiłem? Bo ja teraz nie mam dostępu. A nie, handbag. Handbag wyżej skacze, nie wiem czy to widzicie. Mogę zrobić taki myk. To jest absolutnym gitem. I mam pewną kontrolę nad jego skokiem, co też jest dużym plusem. Szybciej też biega niż Simon. No tylko, że ma zasięg krótki, jeśli chodzi o atak. To będzie trochę problematyczne, ale może uda mi się nad tym zapanować. Nice. Jump. Dobra. Chciałem go uderzyć drugi raz. Nie powinienem tak szarżować. Nie! Nie! Biegnij, Hanbo, biegnij! Dobrze. Dziewnięty. Spłonął! Nice. O, tak jak mówiłem, no. To będzie nasza koleżanka. Co nam ciekawego powiesz? Sifa. Vampire Hunter. O! Zamieniona w kamień? What will you do? A to nie... Sifa, ona nie jest ona? Take him with you? Magic spirit will give us the power. My job is done, so you should go with him for now. Aha, ja ją wymieniłem. Znaczy wymieniłem mojego hunchbacka. On miał jeszcze jedną zdolność, on potrafił chodzić po ścianach. To było bardzo wygodne. Natomiast denerwował mnie na dłuższą metę, więc i tak bym go wymienił. Dobrze wiedzieć, że generalnie polega to na wymianie postaci.